Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej złożono kwiaty pod pomnikiem sapera, upamiętniających ofiarną siłę saperów, którzy oczyszczali te tereny ze śladów pozostawionych przez wojnę dla osadników. Na uroczystość przybyły władze miasta, związki kombatanckie, policja, straż miejska, duchowieństwo, straż pożarna oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Na miejscu hołd złożyli również parlamentarzyści. Oddajemy hołd wszystkim znanym i bezimiennym bohaterom czasu wojny i pokoju, saperom, dla których niebezpieczeństwo nie kończy się wraz z ostatnim wystrzałem. Oni wciąż są w walce. Wspominamy tych, którzy swoim poświęceniem dali nam przepustkę w czas pokoju. Dziękujemy za ofiarę krwi i życia, bo w czasie II wojny światowej i okresie rozminowania kraju zginęło wiele saperów, a kilkuset odniosło rany. Drugą część uroczystości rozpoczął przemarsz zainaugurowany przez kampanię honorową Wojska Polskiego oraz przez orkiestrę reprezentacyjną wojsk lądowych od ulicy Saperów aż pod Dąb Katyński na placu Świętej Małgorzaty. W uroczystościach wzięła udział Teresa Gwara, córka zamordowanego w Katyniu oficera Wojska Polskiego Tadeusza Macieja Hołocińskiego. Sowieckie NKWD zamordowało strzałem w tył głowy 21 857 polskich jeńców wojennych, których chroniły międzynarodowe konwencje, między innymi konwencja genewska. Po co wspominać? To było tak dawno. Dramat Katynia domaga się od nas klarownej, autentycznej prawdy. Nie zamazać jej. Poznać do samego dna. Pamiętać. Oto nasze zadanie. Podczas uroczystości zostały złożone kwiaty pod pomnikami przez reprezentantów miasta, gminy, powiatu, służby państwowe oraz przez kombatantów i harcerzy.